Proszę Państwa, ja jak głosiłam 40 lat o Królestwie Bożym, to zawsze mówiłam, że nie bądź jak żółw w skorupie. Żółw, który zamyka się w skorupie, tylko ludziom trzeba pomagać, trzeba służyć. A przede wszystkim i najważniejsze jest to, aby głosić Słowo Boże o Królestwie. Oczywiście tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest stołówka i oni jedzą i o niczym innym nie myślą, jak tylko aby się ochrzaniać, podszywając się pod policjantów ewentualnie tam dalej. Pójdź, jest komenda policji. No i po prostu ci, którzy nie mają co do roboty, cały dzień językiem obracają, ploty roznoszą, plotkują, no to podszywają się po prostu pod policjantów, bo to nie szkodzi, nikomu krzywdy nie robią i sobie tak się dowartościowują. Och, że widziałem, och, że wiem, a wiem która, a wiem który, a wiem którzy, widziałem to, a ja wiem, mówi, wiem o co chodzi, że mohery bardzo często powtarzają słowo, zwrot, wyrażenie jest, o co chodzi, gdy tu przecież na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem nie ma w ogóle ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, nie ma. Jesteśmy na Żytniej u Faustyny, witamy, zapraszamy.